Szczególnie serdecznie witam i tutaj się skupiam, żeby dobrze powiedzieć, przedstawicieli Stowarzyszenia Polonia Italia, którzy, no powiedzmy, że reprezentują tą drugą stronę, tą, dla której tu zebraliśmy się. Zamysłem generalnym naszym gminy, tutaj wyinspirowanym tak naprawdę przez pana Maziarza, jest, by tą historię, w którą bogata jest ta nasza ziemia, pokazać. Pokazać komu? Pokazać mieszkańcom, bo bywa tak, że mieszkaniec mieszkający 200 metrów stąd nie wie, że tu coś takiego miało miejsce. Taki istotny fakt historyczny. Ja jeszcze jakiś czas temu też nie wiedziałem, że Okołobrzeg walczył korpus 5000 włoskich żołnierzy. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc chcemy to pięknie pokazać. W zamyśle są ścieżki, które już realizujemy. Ścieżki, które będą wiodły właśnie taką trasą, nazwijmy ją historyczną. Bo zwracam Państwa uwagę, że nie wiem czy wszystkie, może nie, ale zdecydowana większość bitew Okołobrzeg była pod Kołobrzegiem, czyli na terenie naszej pięknej gminy Kołobrzeg. Tak więc nie będę tu się rozwodził. Są tu osoby, które, jak chodzi o historię, tu wiem, że są panie profesor, no wiedzą dużo, dużo więcej i nie wiem, myślę, że też będą chciały się tą wiedzą z nami podzielić. W tej chwili poproszę panią marszałek Annę Mieczkowską o dwa zdania, ponieważ oni też nam pomagają w tym temacie. W tych tematach mamy nadzieję, że będą kontynuować to. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo, spotykamy się dziś tu pod obeliskiem poświęconym generałowi, który zginął tu podczas walk pod Kołobrzegiem. Proszę państwa, to wydarzenie ma dla nas, dla mnie jako mieszkanki Pomorza Zachodniego, ogromne znaczenie, bo pokazuje, jak wiele tajemnic historycznych, jak bogatą historię ma nasza ziemia i jak wiele znaczy dla nas pasja i wielka determinacja ludzi, którzy pokazują tę historię. Ma to duże znaczenie dla nas, dla mieszkańców, ale dla mnie szczególnie ważne jest to, żeby pokazywać tę historię ludziom młodym. Abyśmy znali swoje korzenie, abyśmy znali swoją historię, bo tylko wtedy można razem, wspólnie budować i rozwijać, mieć wpływ na rozwój naszego regionu. A historię nasz region ma rzeczywiście bogatą i zawiłą. Panie wójcie, ja ogromnie cieszę się, że dzisiejsza uroczystość również dla Kołobrzegu ma duże znaczenie. Ten szlak kulturowy, który budujemy, który powinien być budowany przez nas, przez mieszkańców tej ziemi, ma duże znaczenie promocyjne również, bo pamiętajmy, że Kołobrzeg to nie tylko przepiękna plaża piaszczysta, to nie tylko atrakcje, które są widoczne i z których korzystamy, ale to również naprawdę piękna i bogata historia. Dziękuję panu Robertowi Maziarzowi, dziękuję tym wszystkim, którzy z wielką determinacją chcą i pokazują, że można, że dzięki wielkiemu wysiłkowi można pokazywać nam, jak piękne, na pięknym miejscu żyjemy. Dziękuję i życzę nam wszystkim, aby tego typu uroczystości skupiały zawsze nie tylko miłośników historii, ale również tych, którym zależy na rozwoju naszego miasta, naszego regionu. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak pokrótce. Dziękuję, że przybyliście na tę uroczystość, naprawdę ważną. Czemu to ma służyć, może na początku wyjaśnię. Otóż, Szanowni Państwo, przypomnę, po pierwsze, że my Polacy mamy w naszych sercach Włochów, ponieważ w hymnie polskim jest o nich mowa, tak? Marsz, marsz Dąbrowski, nie skądinąd, a z ziemi włoskiej do Polski. Z drugiej zaś strony też nie wszyscy wiedzą, czy przypominają sobie, że Włosi również mają nas w swoich sercach, ponieważ w hymnie włoskim jest mowa o tym, że Kozak i Austriak, w domyśle zaborcy, pili polską i włoską krew. Tak, czyli to jest ta łączność dwóch polskich narodów. Pomorze Zachodnie, całe Pomorze, ta ziemia do niedawna zwana ziemią odzyskaną, tak, ma niewiele, w przeciwieństwie do innych rejonów Polski, tych takich akcentów związanych z polskością, z naszym narodem. Tak. Dlatego każdy taki element jest szczególnie nam bliski. Przypomnę, niedawno odsłoniliśmy rok temu, tak, przy reducie Sułkowskiego obelisk, tak, poświęcony generałowi Sułkowskiemu, który z pierwszym regimentem piechoty walczył o Kołobrzeg i on walczył tutaj u boku Włochów, tak, a ich dowódcą w początkowej fazie oblężenia miasta był nie kto inny jak generał Pietro Tellier.
Wrócę do hymnu. Drodzy Państwo, hymn polski, przypomnę, powstał w wyniku proklamacji podpisanej nie gdzie indziej, a w Mediolanie, czyli w miejscu urodzin Pietra Tellier, tak, tego Włocha, który zginął pod Kołobrzegiem. Powstały legiony, które walczyły o niepodległą Polskę. Drodzy Państwo, i stąd w Mediolanie jest tablica odsłonięta poświęcona Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Na zasadzie pewnej takiej paraleli historycznej my odsłaniamy w tej chwili tablicę poświęconą ich generałowi. Nie bój się, bo to nic nie stanie. Tak ma być. Także dziękujemy bardzo i serdecznie Państwa zapraszamy przy okazji na taki skromny poczęstunek tutaj dzięki programowi Społecznik, tak również mogliśmy Państwa w ten sposób ugościć, tak? Oczywiście naszym tradycyjnym kołobrzeskim ostypkiem.